Kolejny punkt, proszę Państwa, to jest ustalenie kierunków działania Rady Miasta Krakowa dotyczących opracowania i wdrożenia miejskiego programu termomodernizacji budynków szkolnych, projektu wydarnych, tylko punkt 273, referuję Pan Radny do Dominik Jaszkowiec. Bardzo proszę. Pan Radny Dominik Jaszkowiec uchwała na poprawkę regulatorską, ale proszę o przyjęcie tej poprawki i również projektu termomodernizacji. Poprawka ta wynika sugestii zarówno z to jest poprawka działowa. Jasne. Proszę Państwa, zatem proszę o przygotowanie się do przegłosowania poprawki pana radnego Dominika Jaszkowca. Głosem za, głosem przeciw. Aha, dyskusja. Przepraszam, na poprawkę, oczywiście. Bardzo proszę, czy to w sprawie poprawki jakieś są uwagi, pytania, wątpliwości, bo z dyskusji? Nie widzę, zatem stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie i najpierw będziemy głosować poprawkę pana radnego Dominika Jaszkowca. Proszę o przygotowanie urządzenia. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki radnego Dominika Jaszkowca? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Jeszcze pan radny Pajdo, bardzo proszę, pan radny Renawer, czy panowie będą uczeni zagłosować? Dziękuję. Zatem zamykam głosowanie. Proszę o wydruk. 28 za, przeciw 0, 4 osoby się wstrzymały. Zatem poprawka została przyjęta. Przystępujemy do głosowania całej uchwały według druku nr 993 wraz z poprawką Dominika Jaszkowca. Bardzo proszę o przygotowanie urządzenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wydruk. 34 za, 0 przeciw. Dwie osoby się wstrzymały. Jedna nie wzięła w głosowaniu. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta.